Cześć, siemanko, z tej strony Fikos i witam was w jubileuszowym odcinku z serii oceniania wozów strzelackich. Z tej okazji zaprosiłem do siebie Piozaka. Poopowiada nam dzisiaj co nieco o samochodach pożarniczych. Prowadzi on kanał o tematyce rolniczej, więc zostawcie mu suba, link jak coś macie w opisie. Ja bez zbędnego przedłużania zapraszam was do oglądania. Nasz dzisiejszy odcinek rozpoczniemy samochodem marki Jelcz. Dokładny model ciągnika siodłowego to Jelcz C417. Pojemność beczki, którą ma pod siebie podłączoną, to 18 000 litrów. Pojazd tego typu był przeznaczony do transportu środków gaśniczych, jak na przykład podstawowy z nich, czyli woda. Samochód ten potrafi jechać z prędkością nawet 92 km na godzinę, co daje bardzo dobry rezultat. Motopompa w tym pojeździe to Rosenbauer o wydajności 1600 litrów na minutę. Niestety nie znam dokładnego modelu. Pojazdy te były jednym z najczęstszych modeli cyster w Polsce, do czasów, gdy nie zostały wyparte przez nowe samochody tego typu. Na miejscu czwartym jest Scania G440. Model na zdjęciu jest zabudowany przez firmę Wawrzaszek Inżynieria Samochodów Specjalnych. W swojej kabinie ma miejsce dla trzech strażaków. Dodatkowo ciągnik siodłowy posiada 5 skrytek. Cysterna ma pojemność 24,5 tysiąca litrów oraz posiada ona dwie motopompy Rosenbauer Fox 3. Według mnie zasługuje na miejsce czwarte. Miejsce trzecie, a na nim moja ulubiona marka samochodów ciężarowych, czyli Ska, a nie bo właśnie MAN. Pojazd ten posiada napęd 4x4, a został wyprodukowany w roku 2012 z zabudową firmy Stolarczyk. Pojemność cysterny dołączonej do tego pojazdu to aż 25 tysięcy litrów. Dodatkowo posiada także dwie różne motopompy. Jedną firmy Tohatsu, a drugą Fox 3. Zdaje mi się, że będzie on pasował na miejsce trzecie. Na miejscu drugim znowu jest Scania. Tym razem model G400 zabudowany przez firmę Wawrzaszek Inżynieria Samochodów Specjalnych. Samochód ma 3 miejsca dla strażaków. Wyposażenie pojazdu stanowią armatura gaśnicza, autopompa, hydrant przenośny, pompa pływająca. Naczepa ma pojemność 20 000 litrów. Pojazd ten zasługuje na miejsce drugie. Dzisiejsze miejsce pierwsze przypada na samochód marki Iveco. Model ciągnika siodłowego to Iveco Stralis 460E6. Cały zestaw został zabudowany przez firmę Stolarczyk. Beczka tego samochodu ma pojemność 24 000 litrów. Pojazd dodatkowo posiada motopompę firmy Tohatsu, znajdującą się na tyle beczki. Z uwagi na jego design i charakter, jaki posiada, postanowiłem go zaprezentować na miejscu pierwszym. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja wam serdecznie dziękuję za uwagę. Trzymajcie się, do następnego odcinka. Cześć!